Szukasz profesjonalnych usług kosmetycznych? Z myślą o najbardziej wymagających klientach powstał w Kościerzynie salon kosmetyczny Instytut Urody przy ulicy Rzemieślniczej 19. Tu znajdziesz pełen wachlarz zabiegów kosmetycznych twarzy i całego ciała. Instytut Urody wyposażony jest w najlepszej jakości sprzęt do wykonywania zabiegów specjalistycznych. Salon oferuje też niezwykle skuteczne terapie na przebarwienia, trądzik, naczynka, obłosienie oraz fotostarzenie. Ponadto pełna gama zabiegów przeciwzmarszczkowych, antycelulitowych i wyszczuplających. Wszystko w dyskretnej i komfortowej atmosferze. Wizyta w Instytucie Urody na Deptaku przy ulicy Rzemieślniczej 19 to gwarancja nie tylko profesjonalnie wykonanego zabiegu, ale też relaksu i odprężenia. Szukasz najkorzystniejszego ubezpieczenia dla swojego auta? W Kościerzynie znajdziesz je w multiagencji CUK Ubezpieczenia. Odwiedź naszą placówkę przy ulicy Jeziornej 2B. Doradca CUK w 2 minuty porówna ceny OC i AC 30 towarzystw ubezpieczeniowych i znajdzie polisę najkorzystniejszą dla Ciebie. Możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Porównanie ofert ubezpieczeń jest całkowicie bezpłatne. Odwiedź naszą placówkę, otwartą 6 dni w tygodniu. Zapraszamy! Zajazd nad stawem zaprasza do nowo otwartej rybaczówki nad jeziorem. U nas możesz urządzić kameralną imprezę rodzinną, spotkanie firmowe lub szkoleniowe. Obiekt posiada strefę spa, a w niej saunę i jacuzzi oraz plac zabaw dla najmłodszych. Oferujemy wspaniały relaks podczas łowienia ryb z brzegu lub łodzi, ciągnięcia sieci oraz łowienia raków. Chętnym zapewniamy możliwość korzystania ze sprzętu pływającego. Odwiedź nas i spróbuj pysznych dań rybnych oraz mięsnych, a także wyśmienitych deserów. Nasze czyste jezioro posiada wspaniałe warunki do nurkowania. Serdecznie zapraszamy. Chcesz zdobyć zawód i dobrą pracę? Podejmij naukę w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. W Szkole Medycznej w Kościerzynie skierowanej do osób dorosłych z wykształceniem średnim. Nie wymagamy matury. Kształcimy bezpłatnie. Nauka odbywa się w weekendy. Zajęcia praktyczne realizowane są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, akwacentrum oraz kościerskim szpitalu. Prowadzimy agencję pracy. Pośredniczymy w zatrudnieniu naszych absolwentów w kraju i za granicą. Rekrutacja trwa. Złóż dokumenty w sekretariacie szkoły w budynku budowlanki przy ulicy Wybickiego 1 lub zapisz się online. Odwiedź nas na naszej stronie www.szkolemedyczne.eu. Dobry zawód, pewna praca. Zapraszamy do United Chicken, pierwszej takiej restauracji w Kościerzynie. Oferujemy bogaty wybór dań, kanapek z kurczaka oraz strefę kafe, gdzie serwujemy ciasto oraz lody i szejki. Tylko u nas kupisz jedzenie na drive, nie wysiadając z samochodu. Od 7 do 9 kawa do zamówienia gratis. Oferujemy dowóz zakupionych produktów oraz ogródek gastronomiczny. Dla najmłodszych oferujemy plac zabaw, gdzie można zorganizować wspaniałe urodzinki dla swojego dziecka. Zapraszamy do Muzeum Amerykańskiej Motoryzacji. Zobacz klasyczne amerykańskie krążowniki szos na parkingu podziemnym w United Chicken. Nasza restauracja otwarta jest 7 dni w tygodniu, od 7 do 23. Strefa Drive czynna jest aż do północy. Uwaga! Z biletem kinowym otrzymasz w naszej restauracji aż 10% rabat. Biuro Rachunkowe Danuta Romińska oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych, ewidencja VAT, ewidencja przychodów, rozliczenia ZUS, zakładanie i likwidacja firmy, wnioski kredytowe, zeznania i deklaracje podatkowe, kontrola podatkowa, audyt. To tu znajdziesz to wszystko w jednym miejscu. Doradca podatkowy, Biuro Rachunkowe Danuta Romińska. Ulica 8 Marca 31/6 w Kościerzynie. Telefon 58 686 23 73 lub 609 560. 4373. Artykuły spożywcze i przemysłowe, bogactwo słodyczy i przetworów, działy z prasą i artykułami chemicznymi, świeże mięso i owoce, miła obsługa i przystępne ceny. Społem. Tu znajdziesz wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy do naszych sklepów na terenie całej Kościerzyny. W tym tygodniu w promocji.
sobotę w hali sportowej Sokolnia w Kościerzynie odbyła się druga gala Champions Fight Night, będąca kontynuacją pierwszej. Głównym punktem wydarzenia był pojedynek Polska-Białoruś. W walce wieczoru o tytuł międzynarodowej mistrzyni Polski K1 zmierzyły się Kamila Bałanda i Aleksandra Sitnikowa. Odbyło się również starcie Daniela Kolasińskiego z Kirylem Marchanką oraz Jarosława Daszkę z Mateuszem Białeckim. Dzisiaj karta walk troszeczkę się zmieniła, ale w zasadzie najważniejsze fajty tutaj zostały. Chodzi o mecz. Z trójmeczu zrobił się dwumecz, ale znaleźliśmy dobrego polskiego zawodnika, który godnie będzie reprezentował tutaj walkę, z którym miał walczyć Jarosław Daszkę. Przypomnijmy, że Kamila Bałanda to czołowa przedstawicielka polskiego kickboxingu. Wywalczyła najpierw pas zawodowej mistrzyni Polski w kickboxingu low kick, a następnie pas zawodowej mistrzyni Europy w K1. Natomiast Daniel Kolasiński to młody, 19-letni, utalentowany zawodnik klubu Palestra Warszawa. W zasadzie można powiedzieć, że dwie kobiety są gospodarzami, ponieważ występują w barwach czempiona Kościerzyna. Jest to Olimpia Podolska, która zmierzy się z koleżanką z Ostrowca Świętokrzyskiego. Będzie to bardzo ciekawy pojedynek. No i dla Kamili Bałandy, która już mówi od 4 lat również reprezentuje czempion Kościerzyna, ściągnęliśmy zawodniczkę z Białorusi. Widzowie mieli okazję podziwiać także walki pochodzących z Kościerzyna zawodników, m.in. Olimpii Podolskiej oraz Tomasza Gierszewskiego. Dzięki ogromnej pracy kadry trenerskiej czempiona w Kościerzynie także młodzi ludzie mogą spróbować swoich sił w tej trudnej i wymagającej dyscyplinie. W związku z rozpoczęciem budowy węzła Działki w Wejherowie od 1 lipca 2015 roku ulica Sucharskiego na odcinku 100 metrów obie strony od domu działkowca zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia bieżącego roku. W miejscu, gdzie w tej chwili budujemy połączenie drogowe łączące ulicę Sucharskiego z węzłem, tak zwany węzeł Działki z drogą krajową nr 6, powstanie w okolicach domu działkowca powstanie rondo. I żeby wykonać te rondo, wszystkie prace przygotowawcze, to jest kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg, konieczne jest zamknięcie przejazdu, aby te wszystkie prace można było wykonać. Ruch pieszy i rowerowy na tym odcinku zostanie utrzymany. Ruch kołowy na czas budowy skierowany zostanie objazdem przez drogę krajową nr 6 oraz ulicami Dworcową i Kwiatową. To wiąże się ze zmianą w kursowaniu linii autobusowych MZK nr 3 i nr 7. Linia 3 i linia nr 7 będzie zatem jeździła objazdami ulicą Dworcową, ulicą Kwiatową i drogą krajową nr 6, a na pozostałych odcinkach według starej trasy. W obydwu kierunkach będą się te objazdy odbywały. Linia nr 3 i 7 nie będzie przejeżdżała w pobliżu Urzędu Skarbowego zatem. W okresie zamknięcia przejazdu ulicy Sucharskiego na odcinku pomiędzy rondem Zibertowo i przystankami Bolszewo-Zamostna zostanie uruchomiona linia zastępcza nr 33, umożliwiająca przesiadki w kierunku osiedla Sucharskiego i Zibertowa na przystankach Bolszewo-Zamostna. Pasażerowie, którzy będą kontynuowali jazdę na liniach 37, a wcześniej jechali linią 33, będą wykonywali to na podstawie tych samych rodzajów biletów. Pasażerowie, którzy mają bilety okresowe, no to dla nich się nic nie zmienia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac budowlanych, a kierowców o zachowanie prędkości zgodnie ze znakami i dostosowanie się do tymczasowej zmiany organizacji ruchu. W niedzielę odbył się w Kościerzynie turniej Kostyrina Streetball 2015. Mimo upału w parku przy ulicy 8 Marca zgromadziła się rzesza fanów i zawodników. Najpierw zmagania toczyły się w grupach, a następnie w fazie pucharowej o najwyższe trofeum, czyli Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna. Jeśli chodzi o koszykówkę, mamy w Kościerzynie naprawdę spore grono zainteresowanych osób tym sportem. I to widać na dzisiejszych zawodach. Zebrało się w sumie dzisiaj 9 drużyn, każda drużyna liczy 4 zawodników, mecze się toczą 3 na 3 na jeden kosz z jednym zawodnikiem rezerwowym, więc dzisiaj 36 uczestników, to jest naprawdę bardzo duża liczba osób i przyznam szczerze, że organizatorzy się tego absolutnie nie spodziewali. Od ponad 20 lat streetball, czyli uliczna koszykówka, zdobywa rzesze polskich sympatyków. Jest w mniejszym stopniu nastawiona na ścisłe przestrzeganie zasad, a przez to pozwala na wykonanie różnorodnych trików, podań czy zagrań. W Kościerzynie zagrać mógł każdy amator kosza. Choć liczy się przede wszystkim dobra zabawa, zawodnicy dali z siebie wszystko, żeby zwyciężyć. Takiego turnieju brakowało w Kościerzynie, zgodnie przyznają uczestnicy. W końcu są jakieś zawody w koszykówkę, tak? To no, trzeba wykorzystać. No, kocham grać w kosza, tak jak większość tutaj chłopaków, no to
Jak jest tylko jakieś ogłoszenie, to my się zawsze zbieramy i gramy. Nie ma innej opcji. W końcowej klasyfikacji najlepsza okazała się drużyna Orłów. Drudzy byli atleci, trzecie miejsce wywalczyła ekipa For Men, a czwarta pozycja należała do Basketoholics. W turnieju wzięli również udział Bezele, Wojownicy Old Schoolu, Nie Mamy Sponsora, Sportowe Szpaki oraz Młodzi Wilcy. Na każdego uczestnika czekała pamiątkowa koszulka turniejowa oraz zdjęcie zespołu w oprawie. Organizatorami turnieju byli Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Niedźwiedź, Urząd Miasta Kościerzyna oraz Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji i portal sportowa-kościerzyna.pl. Chcesz w przyjemnym miejscu zjeść obiad? Zapraszamy do restauracji Kościerzanka w kinie Remus, oczywiście w Kościerzynie. U nas zjesz naprawdę domowy obiad i swojskie ciasto, a w każdy piątek świeże ryby. Oferujemy także catering oraz zorganizowanie imprez okolicznościowych. Telefon 500 366 398 lub 501 502 316. Fabryka mebli remontowa Prestige Furniture zaprasza do nowo otwartego salonu meblowego w Kościerzynie przy ulicy Dworcowej 39. U nas znajdziesz połączenie oryginalnego stylu z eleganckim wzornictwem i subtelną kolorystyką. W naszym asortymencie meble do salonu, jadalni, sypialni, meble młodzieżowe, tapicerowane, biurowe, a także meble hotelowe. Stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm. To on pozwala przygotować nam ofertę na miarę potrzeb wszystkich klientów. Nasz sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty od 9 do 14. Serdecznie zapraszamy. Dodatkowo zapraszamy również do skorzystania z usług naszej hurtowni płyt, czynnej w godzinach otwarcia sklepu. MM Auto to stacja kontroli pojazdów, serwis, myjnia, autohandel oraz ubezpieczenia. Świadczymy usługi w zakresie przeglądów okresowych, geometrii, elektroniki, naprawy zawieszenia, hamulców klimatyzacji, wulkanizacji, polerowania i woskowania lakieru. Oferujemy ręczne i automatyczne mycie pojazdów. Sprzedajemy sprawdzone samochody używane. U nas kupisz najtańszą policę ubezpieczeniową. MM Auto to profesjonalna obsługa i najlepszy sprzęt. MM Auto, ulica Halera 32 w Kościerzynie, obok Tesco i Biedronki. Telefon 533 770 770. Przyjedź na przegląd, a Twoje auto umyjemy za złotówkę i wymienimy gaśnicę. www.mm-auto.pl. Czy należysz do wspólnoty mieszkaniowej? Czy administrator rozwiązuje Twoje problemy, czy raczej je tworzy? Czy wiesz, z czego wynika wysokość Twoich opłat? Jeżeli załatwianie najprostszej formalności ciągnie się w nieskończoność. Znów mówią Ci, że nie da się szybko usunąć awarii. Jeżeli masz wątpliwości, na co idą Twoje pieniądze, czemu remonty są tak drogie, to podejmij decyzję o wyborze nowego administratora. Tak jak to czynią kolejne wspólnoty w Kościerzynie, które postawiły na MM Zarządcy. Będziesz miał swobodny dostęp do całej dokumentacji. Na bieżąco rozwiążesz problemy administracyjne i techniczne. Na co dzień będziesz mógł kontrolować konto wspólnoty. Wypracowaliśmy już dla naszych klientów ponad 100 tysięcy złotych oszczędności. Nie przepłacaj za mieszkanie i remonty. Chcesz zmienić administratora, ale obawiasz się formalności z tym związanych? Dopełnimy ich za Ciebie. Umów się na bezpłatne konsultacje, a wykażemy też możliwości obniżenia kosztów. mmzarządcy.pl.
Centrum. Odpoczywaj aktywnie w głębi Kaszub. Budujesz, remontujesz dom lub mieszkanie? Szukasz materiałów w niskich cenach i wysokiej jakości? Firma Boker posiada szeroki wybór farb i lakierów oraz materiałów elektrotechnicznych najbardziej znanych polskich i zagranicznych producentów. Jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie, jeśli chodzi o zaopatrzenie w materiały budowlane. Dysponujemy transportem na terenie całego kraju. Firma Boker. Materiały budowlane. Kościerzyna, ulica Klasztorna 27.